mówię, buduje pewną bazę rozumienia wieczerzy. To, że wieczerza jest przymierzem w rozumieniu Pisma Świętego, jest bardzo istotne. To, że wieczerza wynika ze święta Paschy, czy też święto Paschy jest wzorem do zrozumienia wieczerzy, to też jest niezwykle istotne. Również to, co mówiłem, że akty prorocze w Piśmie Świętym mają przełożenie na rzeczywistość duchową i fizyczną. Więc wieczerza nie jest tylko symbolem. To, że wieczerza była czymś innym dla współczesnych Jezusowi czy współczesnych apostołom, również jest według mnie ewidentne. Podałem wam przykład z Pisma Świętego wskrzeszenia Eutychikusa i tego, że oni tak naprawdę zebrali się wtedy nie po to, żeby słuchać Pawła, ale po to, żeby łamać chleb. To było spotkanie jak co dzień, może jak co tydzień, na łamanie chleba. I przejeżdżający tam Paweł głosił, czy dyskutował słowo do późnego wieczora. Eutychikus zasnął, spadł. Opowiadaliśmy o tym. Teraz chciałbym, abyśmy przyjrzeli się Świętu Paschy. Dlaczego? Zobaczcie, 22 rozdział Ewangelii Łukasza. Będę czytał od początku. Zbliżało się święto Paschy, święto Przaśników, zwane Paschą. Naczelni kapłani, uczeni w piśmie, szukali sposobu, jakby go zabić, ale bali się ludu. Wtedy szatan wszedł w Judasza, zwanego Iskariotą, który był z grona 12. Poszedł więc, umówił się z naczelnymi kapłanami i przełożonymi świątyni, jak ma im go wydać. Nadszedł dzień Przaśników, 7 wiersz, w którym należało zabić baranka paschalnego. To jest Ewangelia i mówimy o święcie Paschy. Wtedy posłał Piotra i Jana, mówiąc: idźcie, przygotujcie nam Paschę, abyśmy mogli jeść. Oni go zapytali: gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali? On im odpowiedział: gdy będziecie wchodzić do miasta, spotka się z wami człowiek niosący dzban wody, idźcie za nim do domu, do którego wejdzie, i powiedzcie gospodarzowi tego domu: nauczyciel ciebie pyta, gdzie jest pokój, w którym będę jadł Paschę z moimi uczniami. On wam pokaże wielką, urządzoną u nas salę na piętrze. Tam wszystko przygotujcie. Odeszli więc i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział, i przygotowali Paschę. A gdy nadeszła pora, usiadł za stołem, a z nim 12 apostołów, i powiedział do nich: gorąco pragnąłem zjeść tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Gorąco pragnąłem. To są słowa Jezusa. To ma olbrzymie znaczenie dla mnie. Jezus gorąco pragnie. Powiecie, no tak, no apostołowie to są ludzie, którymi chodził około 3 lata. Razem przechodzili różne koleje, przygody. Uczył ich. No to o nich jest mowa. On gorąco pragnął z nimi spożyć tę wieczerzę. Ale jeśli przeczytamy w Ewangelii Jana, w 17 rozdziale tej Ewangelii, co Pan Jezus powiedział, powiedział: nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu uwierzą we mnie. I pomyślałem sobie, to o mnie też jest, bo ja uwierzyłem dzięki ich słowu, a więc to o mnie. Zgoda? Gorąco pragnąłem spożyć z wami tę wieczerzę paschalną. Gorąco pragnie Jezus brać udział razem z tobą w posiłku przymierza.
Wiecie, kiedy młodzi pobierają się, zabierają za sobą przymierze, to potem jest posiłek przymierza, wesele. Czy możemy o tym mówić w kontekście wieczerzy i Paschy? No jak najbardziej, bo Jezus jest oblubieńcem, a my jesteśmy oblubienicą. Poza tym, jeśli przytoczymy zwyczaje weselne współczesne Jezusowi, to zobaczymy, że On odzywał się, mówił słowa, które są związane ze zwyczajami zaślubin tamtego czasu. Mówił, że jest złodziejem o północy. A złodziejem o północy nazywano Pana Młodego, który przychodzi porwać Pannę Młodą. Tak? A 10 panien, 5 mądrych, 5 głupich. Wiecie, kiedy Pan Młody przychodził porwać Pannę Młodą, to wszyscy o tym wiedzieli. On przychodził ją porwać, ale to było wszystko wiadomo, że tak będzie. Więc druhny, koleżanki Panny Młodej stały z lampami i świeciły, bo on przychodził ją porwać. Kiedy młody człowiek upatrzył sobie jakąś kobietę z sąsiedniej wioski i szedł do swojego ojca w tamtych czasach i mówił: tato, ta kobieta mi się podoba. Więc ojciec pana młodego człowieka szedł do ojca tej dziewczyny, którą sobie upodobał ten młody chłopak, i mówił z nim, czy to się uda, czy to wyjdzie, czy to ma sens. Rozmawiali ze sobą, jeśli dochodzili do wniosku, że tak, to później dochodziło do podpisania intercyzy, gdzie będą mieszkać, ile dzieci może będą mieli, kto co komu będzie winien. I kiedy dochodziło do spotkania Panny Młodej z Panem Młodym, on przynosił bukłak wina, nalewał do kielicha, dawał jej. Jeśli ona z tego upiła, to znaczy, że zgadzała się. Wtedy on jej dawał bukłak wina i mówi: nie będę już pił z tego wina do momentu, kiedy cię porwę na wesele. Takie były zwyczaje. Nie kontaktował się już później z Panną Młodą, chociaż byli już sobie zaślubieni, tak jak Maria i Józef. Ale on miał tylko swojego najlepszego przyjaciela, druh Pana Młodego, którego posyłał, aby komunikować się i rozmawiać z tą swoją wybranką. Duch Święty. I kiedy wychodzili za mąż, oboje przechodzili przez chrzest. Utożsamiali się ze sobą. Kiedy mówimy o chrzcie wodnym, to jest tak, jakbyś ty wchodził do wody, czy wchodził i mówił: biorę sobie ciebie, Panie Jezu, za męża. Pan Jezus wszedł do Jordanu i powiedział: biorę sobie ciebie, upadła ludzkości, za żonę. Ja wiem, że mężczyznom trudno się utożsamić z oblubienicą, no ale skoro kobiety są synami, to jakoś sobie damy radę. Kiedy by został zdradzony ten pan młody, czyli kobieta zaszłaby w ciążę w tym okresie narzeczeństwa, chociaż już byli sobie zaślubieni, bo pan młody miał porwać pannę młodą między 9 a 12 miesiącem od daty zaślubin. Rozumiecie dlaczego? Więc pan młody, kiedy odchodził po zaślubinach od panny młodej, mówił: ja idę do domu ojca i przygotuję nam mieszkanie. Bo zazwyczaj przygotowywał mieszkanie przy domu ojca, bo był jeszcze zazwyczaj za młody, żeby samodzielnie budować swoją przyszłość. Więc przygotowywał mieszkanie, później przychodził, porywał ją. Wtedy miało miejsce wesele. Kiedy w Kanie Galilejskiej Pan Jezus słyszy, jak matka mówi: nie mają wina, to on mówi, wiecie, bo wino było po stronie rodziny Pana Młodego. Więc skoro im się skończyło, to Jezus mówi: to nie moje wesele. Rozumiecie? W ten sposób to trzeba czytać.
Gdyby jednak miała miejsce zdrada, czyli ta młoda kobieta zaszłaby w ciążę, to ten młody człowiek brał kielich wina, szedł do taty i mówi: tato, weź ode mnie ten kielich i rozwiąż nasz związek. I ten by szedł do ojca panny młodej i zrywaliby ten związek. Natomiast Pan Jezus powiedział: ojcze, weź ode mnie ten kielich, ale nie moja, ale twoja wola niech się stanie. Wiecie o tym, że te wyrażenia i te słowa Pana Jezusa były związane ze zwyczajami ślubnymi. I chrzest ja osobiście traktuję jak za mąż pójście. To jest tak, na takim poziomie zaangażowania. Jeśli mówię Panu Bogu, Panu Jezusowi tak, to znaczy, że wszystkim innym mówię nie. Jezus mówi: gorąco pragnąłem spożyć z wami tą wieczerzę paschalną przed moją męką. Mówię wam bowiem, że nie będę jej więcej jadł, aż spełni się w Królestwie Bożym. Potem wziął kielich, złożył dziękczynienie i powiedział: weźcie go i rozdzielajcie między siebie. Mówię wam bowiem, że nie będę pił z tego owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. Wziął też chleb, złożył dziękczynienie, połamał i dał im, mówiąc: to jest moje ciało, które jest za was dane, to czyńcie na moją pamiątkę. I teraz, podobnie po wieczerzy, wziął kielich, mówiąc: który kielich? To nie był tylko jeden kielich. W porządku wieczerzy paschalnej są cztery kielichy. Pewnie na ten temat słyszeliście, ale zobaczcie, że to w Ewangelii Łukasza również jest pokazane, że nie był tylko jeden kielich, ale były kielichy. Podobnie kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowy testament mojej krwi. W innym tłumaczeniu: ten kielich to jest kielich przymierza we krwi mojej. I jest to niezwykle podobne do tych słów, które powiedział Mojżesz. To jest krew przymierza. W mojej krwi, która jest za was wylana. Lecz oto ręka tego, który mnie wydaje, jest ze mną na stole. Jezus został już zdradzony. Został zdradzony przez Judasza i miał być zdradzony też przez Piotra, a też wszyscy go opuścili tak naprawdę. I jego słowa: weź ode mnie ten kielich, odnosiły się już do wspomnianego zwyczaju, bo był już zdradzony. Czasami ludzie myślą, że ten uciekający młodzieniec, który był odziany tylko w prześcieradło, to Jan albo ktoś taki, ale mówiliśmy o tym, że tak nie jest. W Ewangelii Marka jest taki akapit krótki, a szedł za nim młody człowiek odziany tylko w prześcieradło na nagim ciele. Gdy go zobaczyli, chcieli go pochwycić, ale on uciekł nagi, zostawiając im w rękach prześcieradło. Pamiętacie ten fragment? Czy musimy go odnaleźć? Kto czytał? Większość czytała. Wiecie, że takie coś jest, tak? Tak, czytaliście? Wiele razy. Wiele razy. Więc przypomnę wam, że to nie był jeden z apostołów. To nie był nikt taki. Kiedy Pan Jezus spędzał czas na modlitwie, działy się cuda. Spędzał czas na górze, wchodził gdzieś na górę, modlił się. Przez całą noc spotykał się z Ojcem, potem schodził do ludzi i jest napisane u Mateusza: moc wyszła z niego i uzdrowił wszystkich. W innym miejscu spotkał znowu, był na górze i modlił się całą noc, schodził, zszedł na dół i każdy, kto się go dotknął, był uzdrowiony. Czytaliście to, prawda? Innym razem spędził całą noc, potem
zszedł na dół, chodził po wodzie, wyciszył burzę, dotarli do drugiego brzegu w chwilę krótką. Czytaliście o tym. A tym razem Jezus spędza noc na walce z lękiem, z trwogą, przerażeniem przed tym, co go czeka. Jest napisane, że bał się, został wysłuchany, bo się bał. I do tego stopnia, że krew jego była przesycona potem, to było zmaganie niezwykłej siły. Jest napisane w liście Judy, że aby pojmać Jezusa, wysłano kohortę żołnierzy rzymskich. Czytaliście o tym? Kohorta to jest między 480 a 1200 osób. A w czasach, zależy od okresu cesarstwa rzymskiego, a w tym czasie było około 600 ludzi. Więc wysłano kohortę, by pojmać Jezusa, 600 osób. I sługi świątynne, może 700 osób szło go pojmać. I Jezus trwa w modlitwie i słyszy, bo trudno nie usłyszeć 700 ludzi, jak idą. Więc Jezus wychodzi i pyta, kogo szukacie? Oni mówią, Jezusa Nazareńskiego. I Jezus mówi, ja jestem. I oni wszyscy upadli. Znowu moc wyszła z niego i ci wszyscy ludzie upadli. A na Górze Oliwnej były groby. I wskrzeszony został młody człowiek, który był ubrany tylko w prześcieradło, czyli w całą. Syndolin, takie słowo greckie, które mówi tylko o tym lnianym prześcieradle, które było, służyło tylko do okrywania zwłok. W Ewangelii Marka trzy razy jest użyte. Raz przy tym młodzieńcu, a dwa razy przy tym, co było, no, w co był owinięty Pan Jezus. Więc ten młody człowiek budzi się do życia, bo Jezus powiedział, ja jestem. Tamci upadli, ten wstał i nagi, odziany tylko w swoją własną trumnę, że tak powiem, idzie za tym, który go wskrzesił. Tamci krzyczą, łapcie go, bo przecież jeszcze wskrzeszenie, cały nasz plan runie. Więc ten im zostawia na świadectwo tylko prześcieradło w rękach, czyli syndolin, czyli całą. Więc nie jest to jeden z apostołów, jest to po prostu Bogu Ducha winny, wskrzeszony. Jezus był zdradzony, opuszczony. Więc oddawał ten kielich, ale był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Ważne jest bardzo, gdzie krew Jezusa się pojawia, bo każde miejsce, gdzie się pojawia, jest odkupione. Ale do tego wrócę jutro. Co dalej, jeśli chodzi o święto Paschy? Co dalej, jeśli chodzi o ten czas, który bardzo pragnął spożyć wieczerzę paschalną? Kiedy wspominamy baranka, pojawia się pierwszy raz na górze, na której Abraham miał ofiarować swego syna, ale uwiązł baranek rogami w krzewach i jego złożył na ofiarę. Później Pan Bóg mówi, weźcie mi baranka jednorocznego bez skazy. Kiedy zaczyna się dziesiąta plaga, mówi, dziesiąta plaga w Egipcie, weźcie tego baranka bez skazy, jednego na rodzinę. Jeśli rodzina jest za mała, żeby zjeść w całości jednego baranka, to dwie rodziny razem niech się połączą. Macie go upiec, krwią tego baranka macie zawrzeć go, krwią jego pomazać nad proża i musicie go zjeść w ciągu tej nocy w całości. Nie wolno wam wynosić go na zewnątrz. Wszyscy, którzy jedzą, muszą być obrzezani. Ja mówię o tym, ponieważ każda z tych rzeczy jest istotna, jeśli chodzi o wieczerzę. Bo to na pewno jest związane z wieczerzą, tak jak czytamy w Ewangelii Łukasza i nie tylko w 22 rozdziale. Czego można spodziewać się i czego powinniśmy spodziewać się ze względu na wieczerzę?
ze względu na to ustawę wieczną, bo tak Pan Bóg mówi, bo to nie jest żydowskie święto Pascha, nie jest żydowskim świętem, tylko świętem Pana jest nazwane. Święto Pana. Jest to ustawa wieczna, ale co się wydarzyło zaraz potem? Otóż krew spowodowała, że niszczyciel musiał ominąć miejsce, gdzie widział krew. Krew baranka. Krew baranka ochrania przed gniewem, przed zniszczeniem, przed niszczycielem. Niszczyciel omija krew. Natomiast co z ciałem? Co daje nam ciało baranka? Jest napisane, że ci ludzie, którzy wyszli z Egiptu, nie było wśród nich nawet kulawego. Ile tych ludzi było? Kiedy Mojżesz odpowiada Panu Bogu na jego polecenie, ty daj im mięso do jedzenia, bo pragnęli Izraelici, wyszli z niewoli egipskiej, już przeszli morze i tak dalej, i mówią, chcemy mięsa zjeść. Więc Pan Bóg mówi, daj im mięso. A ten mówi, no tu jest 600 tysięcy mężczyzn. Skąd ja mam wziąć mięso, żeby dać im i ich nakarmić? Pan Bóg mówi, będą jeść nie jeden dzień, nie dwa, ale 30 dni. Znacie tą historię o przepiórkach, prawda? Ale nie o tym mowa. Mowa o tym, że 600 tysięcy mężczyzn, czyli co najmniej drugie tyle kobiet. A ile dzieci? Każdy ma dwie, trzy, pięcioro, co było normą. Więc oblicza się, że wyszło z Egiptu około 2 do 3 milionów ludzi tak naprawdę. I nie było wśród nich kulawego. To tak jakby Warszawa z Poznaniem razem stwierdziła, że nie ma ani jednej chorej osoby wśród nich. Modlę się często o ludzi, modlę się, ponieważ wiem, że to może nie być do przyjęcia dla wielu osób, natomiast ja z Pisma Świętego korzystam i czytam, że łamali chleb po domach. Tak? Czytaliście o tym? Że łamali chleb po domach i nie tylko to działo się przy apostołach, czyli w domach łamano chleb, czyli było rzeczą normalną, że w jakiejś grupie w domu ludzie łamali chleb i trwali w łamaniu chleba. Jest to zgodne z Ewangelią. Jest to zgodne z Nowym Testamentem. Jestem w tym miejscu, w którym czytamy, że trwali Dzieje Apostolskie 2:42, posłuchajcie. I trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A w 46. Codziennie też jednomyślnie uczyszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Co to znaczy po domach? To znaczy, u ciebie w domu też tak można? Codziennie też jednomyślnie uczyszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. A dlaczego tak? Dlatego, że kiedy Pascha
była obchodzona, to było to święto rodzinne. I dla wszystkich, którzy brali udział w święcie Paschy, dla wszystkich, którzy byli obrzezani, dla nas, którzy jesteśmy w sercu obrzezani, dla nas, którzy jesteśmy ochrzczeni, bo wyszliśmy za mąż, za tego, który nas wydobył z ciemności i umiłował, który gorąco pragnie z nami mieć relację i więź, który chce nas poznać i chce, żebyśmy my go poznawali, a w Piśmie jest napisane, że kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Więc wieczerza tak naprawdę jest bardzo serdecznym, rodzinnym świętem. Świętowaniem tego, co dla mnie osobiście uczynił Pan Jezus. On mnie uratował, On mnie obmył swoją krwią, On mnie oczyścił. On jest moim królem, jest moim panem, ale jest moim bratem, jest moim przyjacielem. Bratem? Czy tak mogę powiedzieć? On tak mówi, bo w Hebrajczyków jest napisane, że nie wstydzi się nazywać nas braćmi, bo pochodzimy z jednego łona. Jak to z jednego łona? W rozmowie z Nikodemem powiedział, że nic, co z nieba nie zstąpiło, nie może do nieba wejść. No to mamy kiepskie rokowania w takim układzie. Ale w liście Piotra w drugim jest napisane, że nieskazitelne słowo, nieskazitelne nasienie Słowa Bożego wniknęło w nas i wskrzesiło nas. W Efezjan jest napisane, że wraz z Chrystusem jesteśmy wskrzeszeni i wraz z Nim posadzeni w okręgach niebieskich, w Nim. A więc, jeśli tak, skoro Chrystus mieszka w nas, to On jest nadzieją chwały. A więc z nieba zstąpiło Słowo, bo w Ewangelii Jana jest napisane w pierwszym rozdziale. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. I nic nie stało się bez tego Słowa. Wszystko, co wydarzyło się przez to Słowo. A potem jest napisane, to Słowo zamieszkało wśród nas, stało się ciałem. Jezus mówi, ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił. Daję wam moje ciało. Słowo stało się ciałem. Jezus nam daje swoje ciało i mówi, słowa, które do was powiedziałem, są duchem i życiem. Pokazuję wam kierunek, ale ten fragment jutro przeczytamy dokładnie i skupimy się na nim. Więc wieczerza paschalna jest typem wieczerzy, ostatniej wieczerzy Jezusa, czyli łamania chleba, stołu pańskiego, wieczerzy pańskiej, komunii. Komunia to jest jedność. Więc według Pisma Świętego jest to uprawnione. Dlatego też z taką serdeczną miłością, więzią i oczekiwaniem przystępujemy do Wieczerzy Pańskiej. Mówiłem, że modlę się o ludzi i wiem, jak niezwykłe przełomy osiągamy przez Wieczerzę. Przez trwanie w Wieczerzy Pańskiej. Przełomy, które prowadzą do tego, abyśmy zaczęli chodzić w cudach. Abyśmy byli na nowo, mieli szacunek, a nie śmiech ze świata. Dlatego pamiętacie początek tego, co dzisiaj było mówione, a mówiliśmy o tym, że nie możemy być jak łuk, który nie strzela, nie możemy być jak łagodne baranki w duchu, ponieważ gniew nie powinien, nie może, słońce nie może zachodzić nad naszym gniewem, a więc my mamy być jak łuk, który strzela. Tu przy okazji łuku dygresja jedna, ponieważ
jest często cytowany przez chrześcijan taki fragment pisma, który mówi: każde miejsce, na którym postawisz nogę, dam ci w posiadanie. Tak? To jest z Księgi Jozuego. A tam jest idiom hebrajski zastosowany, który mówi: każde miejsce, o które zawalczysz. Dlaczego postawisz nogę? Ponieważ Hebrajczycy mieli długie łuki i żeby łuk był sprężysty i strzelał, nie można go było w stanie napiętym cały czas nosić, tylko napinano go przed walką albo przed polowaniem. A długi łuk, jeśli bawiłeś się w Indian, to wiesz, jak się napina. Trzeba złapać z góry, naciągnąć w dół, postawić nogę na dolnej części, nagiąć i zapiąć. Cięciwe. Każde miejsce, na którym postawisz nogę, żeby napiąć łuk, dam ci. Każde miejsce, które walczysz, dam ci. Jeśli nie walczysz, to jest jak jest. Widzicie? Więc nie możemy dawać diabłu przystępu, mamy mieć gniew na nieprzyjaciela, mamy rozumieć, czym jest trwanie w modlitwie, trwanie w łamaniu chleba, ponieważ to daje nam przełom w poznawaniu Pana Boga, Pana Jezusa. Po łamaniu chleba rozpoznany był Jezus przez uczniów, którzy zmierzali do Emaus. To jest miejsce, które Jezus wybrał, aby się z nami spotykać. To jest miejsce, gdzie jest namacalna obecność Jezusa. Namacalna, bo mamy chleb w rękach, który łamiemy i rozumiemy, że Jego ciało zostało złamane i ścieżką krwi mamy dostęp do miejsca Najświętszego. O tym szerzej jutro będę mówił. Tymczasem nie wiem, chciałbym na tym zakończyć, a ile czasu? 16, jeszcze z godziny mamy. No, tylko 18 wyjeżdżam. Przed 18 wyjazd, nie? To jest 16, 17, no, godzina 30 minut do wyjazdu na kościół. Której godziny jest? To może zróbmy krótką przerwę w takim razie. Dobrze? Mhm.